Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranem ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. W tym odcinku chciałem zapoznać się z aplikacją Whiteboard, która standardowo jest zainstalowana na monitorach marki ViewSonic. Pamiętaj, że z aplikacji tej możesz skorzystać mając ten monitor lub jeżeli masz ją zainstalowaną na swoim komputerze, to możesz podłączyć się z nim do dowolnego monitora i tak samo korzystać z tego wszystkiego, co oferuje. Przejdźmy w takim razie i uruchommy tą aplikację. Z aplikacji Whiteboard możemy korzystać standardowo na komputerze, jeżeli mamy ją zainstalowaną, lub bezpośrednio możemy wykorzystać też aplikację wbudowaną w monitor. Zaczynamy od zalogowania się. Jeżeli jest to nasz komputer, możemy kliknąć przycisk Tak, po to, by być zawsze zalogowanym, ale jeżeli jesteśmy na komputerze, który współdzielimy z kimś innym lub na monitorze, który współdzielimy z innymi nauczycielami, standardowo zalecamy kliknięcie przycisku Nie. Ponieważ wtedy po zamknięciu aplikacji zostaniemy od razu automatycznie wylogowani. Przyjrzyjmy się w takim układzie naszej kanwie. Po lewej stronie na dole możemy wczytać dowolne tło, które jest przygotowane przez producenta naszej aplikacji lub możemy też wybrać własne tło. Mamy też możliwość włączenia trybu współtowarzyszącego lub trybu uczestnictwa, który pozwala nam na zaproszenie kilku uczniów, 2, 3, 4 lub 6 i każdy z tych uczniów może niezależnie od innego pisać dowolne rzeczy po swoim fragmencie tablicy. Kolejne rzeczy zawarte są w menu na dole. Możemy to menu przesunąć w to miejsce, które jest nam potrzebne, żeby nie przysłaniało nam widoku. Możemy też przełączyć się pomiędzy trybem prezentacji a trybem przygotowywania lekcji, wkleić ze schowka to, co w nim zapisaliśmy, przełączyć poszczególne slajdy lub dodać nowe slajdy. Na dole mamy wszystkie potrzebne nam ikony. Jest to ikona przełączania się pomiędzy ekranem naszego whiteboarda a ekranem naszego monitora, gdzie możemy po prostu zakreślać różne rzeczy i mamy do dyspozycji dokładnie te same narzędzia, które mamy w aplikacji, lub wracamy z powrotem do naszej kanwy i możemy dalej pracować w niej. Kolejną rzeczą jest możliwość włączenia prezentacji bezprzewodowej wideokonferencji, wycięcia fragmentu tła lub nagrania ekranu, przesunięcia naszego paska zadań, otworzenia kolejnego menu, w którym możemy utworzyć nową prezentację, otworzyć prezentację z dysku naszego bądź dysków sieciowych, zapisać naszą prezentację, wyeksportować ją na przykład do pliku PDF, wydrukować lub jeżeli bezpośrednio chcemy, aby nasi uczniowie pobrali przygotowaną prezentację z lekcji na swoje urządzenia, możemy kliknąć na kod QR widoczny w pasku i w tym momencie możemy udostępnić wszystkim poprzez kod QR to, co przygotowaliśmy na lekcji. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest ikona z pudełkiem, dzięki której mamy możliwość czytywania poszczególnych rzeczy z naszego dysku. Możemy wczytać dowolny plik z własnego komputera lub dysków sieciowych, jeżeli mamy je podłączone. Możemy przyklejać karteczki samoprzylepne, włączyć narzędzia matematyczne, podłączyć wizualizer, uruchomić filmy z YouTube'a, zdjęcia lub widzimy też znany nam z aplikacji Companion, rzut pliku na tablicę, możliwość stworzenia pop-quizu lub możliwość stworzenia ankiety. Dalej otwieramy przeglądarkę, która jest wbudowana w tą tablicę i możemy robić tutaj, otwierać dowolne rzeczy. Jak widzicie, przeglądarka ma też swoje narzędzia, które są dostępne, aby przygotować lepszą i ładniejszą prezentację. Możemy przełączyć się w tryb przesuwania kanwy i podglądu całego obszaru. Możemy używać funkcji lassa pojedynczym palcem lub gestów wieloma palcami. Włączamy standardowe pióro, które ma wiele kolorów. Wystarczy kliknąć w dany kolor, aby go zmienić, bądź kliknąć w pióro, aby pojawiły się inne rodzaje markerów. Producent nawet przygotował, jak widzicie, pióra różnych kształtów. O, możemy postawić sobie takiego ładnego ptaszka. Mamy gumkę służącą do mazania.
mamy możliwość wstawienia różnego rodzaju figur geometrycznych. Jednym kliknięciem możemy się przełączyć w tryb tekstu pisanego i możemy pisać pisakiem po naszej tablicy. Mamy też możliwość cofnięcia się bądź ponowienia danej rzeczy. Ważną rzeczą jest to, że w lewym górnym rogu, gdzie widnieje nazwa naszej tablicy, możemy kliknąć, abyśmy mogli podłączyć innych uczniów, którzy będą mogli wykonywać różnego rodzaju interakcje. Jeżeli szczytają oni ten kod, otworzy im się na urządzeniach okno przeglądarki i dzięki temu będą mogli brać udział interaktywnie w naszej lekcji, odpowiadać na pytania lub po prostu wysyłać na przykład swoje prace, które sfotografują smartfonami. W prawym górnym rogu możemy sprawdzić, jakie dyski sieciowe są podłączone do aplikacji. Możemy włączyć prezentację bezprzewodową, do której podłączą się także nasi uczniowie. Mamy ikonę z powiadomieniami, jeżeli nasi uczniowie coś wyślą, lub ikonę, dzięki której możemy ustawić niektóre rzeczy na naszej tablicy, związane z naszymi preferencjami oraz naszym kontem. Tak jak powiedziałem, z aplikacji możemy korzystać zarówno na monitorze i bezpośrednio na nim prowadzić lekcje, później zapisać tą tablicę, lub możemy przygotować się w domu do lekcji, tworząc po prostu własną tablicę, własne slajdy, które będziemy później udostępniać uczniom na lekcjach i dzięki którym nasza lekcja będzie dużo, dużo ciekawsza. Ale o tym, jak przygotować lekcję, powiem Wam w następnym odcinku. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta aplikacja i będziesz z niej korzystał na co dzień. Tak jak mówiłem na początku, pamiętaj, najważniejsze, żebyś miał ją zainstalowaną na swoim komputerze i wtedy możesz z nim podłączyć się do dowolnego monitora, nie tylko do ViewSonica, po to, żeby móc korzystać z niej i żeby prowadzić ciekawe i multimedialne zajęcia.